Prognoza pogody, Celestyna Grzybyta, witam Państwa. W kolejnych godzinach będzie można liczyć na trochę więcej deszczu, bo nad Polską w nocy z zachodu na wschód będzie się przemieszczała strefa frontowa. W wielu miejscach poza Podlasiem i Bieszczadami będzie padać. Lokalnie, zwłaszcza na południu kraju, możliwe są też burze z porywami wiatru do 75 km na godzinę i z mocniejszymi opadami deszczu do 15 litrów na metr kwadratowy. Po północy przy przechodzeniu tego frontu w całym kraju zrobi się wietrznie. A po przejściu frontów jutro zmiana pogody. Przede wszystkim zrobi się chłodniej. Około godziny 10 prognozujemy od 11 do 17 stopni. Poza tym będzie więcej chmur. Lokalnie pojawi się bardzo potrzebny deszcz, gdzieniegdzie może też zagrzmieć. Ciśnienie będzie już rosło, no i w całej Polsce będzie wietrznie. Po południu na termometrach przeważnie poniżej 20 stopni, a na niebie na przemian i chmury, i słońce. Miejscami popada deszcz, lokalnie wciąż może grzmieć. Wiatr zachodni i północno-zachodni przeważnie umiarkowany, chwilami w porywach do 65 km na godzinę, na północnym wschodzie i w czasie ewentualnych burz do 75 km na godzinę. Ciśnienie po południu w Warszawie osiągnie 997 hektopaskali. W niedzielę zachmurzenie duże z przejaśnieniami, gdzieniegdzie pojawi się deszcz, może też zagrzmieć. Na wschodzie chwilami silniej powieje. W poniedziałek na zachodzie słonecznie i sporo przejaśnień, na pozostałym obszarze więcej chmur, a deszcz pokropi na północnym wschodzie oraz na krańcach wschodnich. Więcej informacji wieczorem, tuż po godzinie 20. Do zobaczenia.